No to witam Was serdecznie na kolejnym szkoleniu, właściwie pierwszym w tym roku w ramach naszego cyklu szkoleń. Zaczynamy tematem marzeń, tematem celów. Kto z Was, jak był Sylwester, to sobie powiedział, że w tym roku zrobię X, albo stanę się Y, albo schudnę, albo rzucę palenie, albo przestanę pić, albo zacznę się uczyć, albo nauczę się angielskiego, albo zacznę grać na giełdzie, albo nauczę się jeździć na czymkolwiek innym. Kto z Was sobie takie postanowienia zrobił? No, to tutaj nie różnicie się od większości populacji. Każdy jakieś coś, może nie każdy, ale ogromna większość jakieś coś sobie robi. No i mija tydzień, mijają dwa tygodnie i niestety znowu ogromna większość już zapomina w ogóle o tych postanowieniach i przestaje je realizować. Część wytrwa, być może część nawet zrealizuje to, co sobie postanowiła, natomiast ogromna większość po prostu odpuści. A potem popełni kolejny błąd, bo w kolejnym roku zrobi dokładnie te same postanowienia. No, w tym roku mi się nie udało schudnąć, ale schudnę w przyszłym w takim razie. No, w tym roku nie nauczyłem się jeździć go-kartem, albo nie nauczyłem się grać w squasha, no to w kolejnym się tego nauczę. No i jest problem, bo potem te postanowienia z roku na rok przechodzą, a my się czujemy coraz bardziej sfrustrowani, że nam się nie udało tego zrobić. Stajemy się coraz bardziej zirytowani, tracimy zaufanie do siebie, przestajemy wierzyć w to, że jesteśmy zdolni to zrobić, zaczynamy sobie wmawiać, że nie jesteśmy konsekwentni, że brakuje nam wytrwałości, że inni to mają lepiej, no my to niestety nie. Tracimy zaangażowanie i w efekcie tracimy w dłuższej perspektywie chęć do życia, bo wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie podjąć jakiegokolwiek wysiłku i zrealizować celu, który sobie postanowiliśmy. I z tęsknotą patrzymy na tych, którzy te cele realizują. Mówimy, co oni robią, skąd oni mają siłę, żeby to robić. Nam tego brakuje. Dlatego dzisiaj, cały dzień poświęcimy na to, co zrobić, żeby te postanowienia, które czy w nowy rok, czy w styczniu, czy w jakimkolwiek innym momencie sobie wyznaczycie, żeby je faktycznie zrealizować. Żeby to się nie skończyło tylko na tym, że sobie zaplanujesz, w tym roku zrobię to i to, i koniec, i skończy się na planach. Tylko żeby realnie podjąć wysiłek, żeby mieć plan i żeby wytrwać w tym postanowieniu.